Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Pancerze wspomagane to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów świata Fallouta. Towarzyszą nam w każdej odsłonie serii. W tym filmie chciałbym przybliżyć wam ich historię. Miłego oglądania. Potrzeba stworzenia pancerzy wspomaganych pojawiła się wraz z kryzysem energetycznym z drugiej połowy XXI wieku. Wyczerpanie się źródeł ropy naftowej sprawiło, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych musiały ograniczyć działania wojsk zmechanizowanych i pancernych. W sierpniu 2065 roku armia we współpracy z korporacją Westech rozpoczęła pracę nad stworzeniem chodzącego czołgu, egzoszkieletu zapewniającego użytkownikowi solidną ochronę, mobilność oraz możliwość łatwego posługiwania się bronią ciężką, taką, z którą zwykły żołnierz miałby problemy. Projekt posuwał się powoli. Pierwsze prototypy okazały się niezdolne do działania, lecz wnioski wyciągnięte podczas procesu ich tworzenia utorowały drogę do przyszłych postępów. Latem 2066 na rynek trafiły pierwsze miniaturowe ogniwa termojądrowe. Technologia zaprojektowana na potrzeby pancerzy wspomaganych okazała się zbawieniem dla Stanów Zjednoczonych. Pozwoliła wyciągnąć kraj z kryzysu, odbudować gospodarkę. W tym samym czasie pogarszały się stosunki chińsko-amerykańskie. Prezydent USA odmówił podzielenia się z Chinami ostatnimi na świecie rezerwami ropy naftowej. Znajdowały się one na terenie Alaski. Komuniści nie zamierzali więcej się prosić i pod koniec roku dokonali inwazji. Zmusiło to amerykańskie wojsko i korporację Westech do natychmiastowego rozpoczęcia produkcji nowej broni. Już na początku 2067 roku pierwszy pancerz wspomagany T-45 został użyty podczas walk na Alasce. Mimo braku mobilności późniejszych wersji okazał się bardzo skuteczny. Pozwalał niszczyć całe jednostki wroga bez konieczności narażania użytkownika. Mimo tego na froncie i tak nastąpił impas, a Chiny rozpoczęły pracę nad swoimi pancerzami. Były jednak wiele lat do tyłu za USA. Egzoszkielety w Armii Ludowo-Wyzwoleńczej były rzadkością. Mimo szeregu własnych konstrukcji, częściej wykorzystywała zdobyczne egzemplarze. Przewidując, że w końcu przewaga technologiczna stopnieje, Stany Zjednoczone zainwestowały w rozwój broni elektromagnetycznej, zdolnej skutecznie przebijać gruby pancerz. To samo zrobili zresztą Chińczycy. Dzięki temu w świecie Fallouta pojawiła się broń Gaussa. Do 2069 roku Westech stało się największym kontrahentem amerykańskiego rządu, cały czas pracując nad rozwojem tej technologii. Armia widziała w niej swoją przyszłość. Ambitny charakter projektu oraz prace nad wirionem wszechodporności sprawiły, że jego cykl rozwojowy trwał dłużej niż początkowo zakładano. T-45 stał się symbolem amerykańskiej potęgi. Na jego podstawie stworzono m.in. MP-47A, wariant z autonomicznym systemem medycznym i sztuczną inteligencją, a także ramę, o konstrukcję której oparte były kolejne pancerze wspomagane. W 2074 roku T-45 Model D wraz z jednostkami zmechanizowanymi został użyty do inwazji na Chiny. Po początkowym sukcesie wojsk USA ofensywa zwolniła. Pancerz zestarzał się szybciej niż sądzono. Chińczycy wyciągnęli wnioski i bronili się przed nim coraz lepiej. Stali się mistrzami dywersji. Pancerze maskujące Heigwei, broń elektromagnetyczna oraz przewaga liczebna niwelowały siłę ognia Amerykanów. Następcą T-45 był T-51. Testowano go w Forcie Strong w stanie Massachusetts. Problemy występowały praktycznie na każdym etapie jego rozwoju. Jeszcze we wrześniu 2075 żołnierze biorący udział w testach mieli tendencję do wywracania się podczas twardego lądowania. Później do pancerzy dodano stabilizatory żyroskopowe i amortyzatory. Wysiłki Westech i Fortu Strong nie poszły jednak na marne. Zaowocowały rozpoczęciem seryjnej produkcji T-51 w czerwcu 2076 roku. Wiele nowo uformowanych oddziałów zmechanizowanych wraz z nimi zostało wysłanych do Chin, gdzie ruszyła wielka ofensywa. Dzięki pancerzowi T-51B w styczniu 2077 roku generał Konstantin Chase przełamał impas na froncie alaskańskim i odzyskał kontrolę nad tym stanem. Operacja Anchorage zbiegła się z wprowadzeniem na wyposażenie kolejnego modelu, T-60. Początkowo stanowił modernizację serii T-45, lecz z czasem przerodził się w osobny projekt. Powstał też wariant Tesli zapewniający lepszą ochronę przed coraz popularniejszą bronią energetyczną. W polskiej wersji językowej Fallout 4 zwie się T-59, co jest błędem tłumacza. W lutym 2077, na 3 miesiące przed zaplanowanym terminem, zespołowi Westech oraz Garhan Mining Company udało się ukończyć pracę nad wydobywczym pancerzem wspomaganym. Został zaprojektowany z myślą o ochronie górników przed opadami skał i zanieczyszczeniami powietrza, jednocześnie zwiększając prędkość ich pracy. Pomimo, że reklamowano go jako przyszłość górnictwa w Apalachach, produkcja nigdy nie ruszyła. Powstało tylko 5 prototypowych egzemplarzy. T-51 i T-60 były najbardziej zaawansowanymi konstrukcjami, jakie trafiły do masowej produkcji przed Wielką Wojną.
Poza nimi opracowano kilka pobocznych modeli stanowiących dalszy etap ewolucji tej technologii. Tak też na potrzeby Secret Service stworzono pancerze T-65 i X-01. T-65 stanowił ulepszoną wersję niezawodnego T-51, natomiast X-01 przełamywał dotychczasowe schematy, wyznaczał przyszłość. Trafił w ręce osobistej ochrony prezydenta. Jako że rząd, zwany już wtedy enklawą, zdawał sobie sprawę z nadchodzącej atomowej apokalipsy, zaprojektowano go specjalnie do użycia w napromieniowanym środowisku. Wczesne testy X-01 ujawniły szereg wad fabrycznych. Z racji tego projekt zatrzymał się w fazie prototypu. Schematy zbroi dostarczono do różnych placówek enklawy, w razie gdyby któraś chciała wznowić pracę. Co ciekawe, X-01 nie był wielką tajemnicą, bowiem część kosztów badań pokryła korporacja Nuka-Cola, która widziała w nim świetną okazję do reklamy swojego parku rozrywki. T-65 wszedł na wyposażenie agentów Secret Service pilnujących amerykańskich rezerw złota w krypcie 79. Wielka wojna spowolniła rozwój pancerzy wspomaganych. Przez kolejne dekady powstało jeszcze kilka projektów, lecz żadnego nie stosowano na szeroką skalę. Poprzeczka była ustawiona wysoko, a nowa rzeczywistość ograniczała możliwości badawczo-produkcyjne. Skrybowie w Lost Hills stworzyli schematy konstrukcyjne ultracytowego pancerza wspomaganego opartego o model T-51. Wyróżniał się on materiałem, z którego miał być wykonany. Nazwa mówi wszystko. Nigdy nie powstał żaden prototyp. Twórcom uniemożliwił to brak materiałów oraz zerwanie kontaktu między Lost Hills a placówką w Wirginii Zachodniej. W 2102 roku mieszkańcy Krypty 76 mogli ukończyć to, co zaczęło Bractwo Stali. Konstrukcja stanowiła jednak ciekawostkę, o której po latach wszyscy zapomnieli. Potem długo nie mieliśmy nic. Dopiero w 2198 roku do prac nad stworzeniem nowego modelu wróciła enklawa. Wiele prototypów było gorszych od starych, wysłużonych pancerzy T-51B. Powrócono do odrzuconego dawno temu projektu X-01. Pierwsze testy kończyły się śmiercią żołnierzy, co było zatajane przez dowództwo. Wysiłki wzmożono w 2215 roku na osobiste polecenie prezydenta. Już 5 lat później, w 2220, na wyposażenie enklawy trafił ulepszony pancerz wspomagany pierwszej generacji. Powstało też kilka egzemplarzy w wariancie Tesli. Później, dzięki zastosowaniu nowych materiałów kompozytowych, do produkcji wszedł trwalszy, ale i lżejszy model drugiej generacji. Ciekawą konstrukcję stanowiła zbroja Franka Horrigana, zaprojektowana tak, by pomieścić ogromne ciało supermutanta i podtrzymywać funkcje życiowe. Mężczyzna stał się cyborgiem, pancerz stanowił część jego organizmu, został w nim uwięziony. Zniszczenie platformy wiertniczej i śmierć kluczowego personelu, w tym inżynierów, pozbawiła enklawę dziesiątek lat doświadczeń. Do 2277 roku ulepszone pancerze wspomagane drugiej generacji wyparły całkowicie starsze modele. Jednak bez ogromnego zaplecza technicznego ich jakość mocno się pogorszyła. Były o wiele gorsze niż te produkowane wcześniej. Ostatnia placówka enklawy na zachodnim wybrzeżu, Navarro, została zajęta przez Republikę Nowej Kalifornii, która dzięki znajdującemu się tam sprzętowi, m.in. najlepszym ówcześnie pancerzom wspomaganym, stała się mocarstwem na pustkowiach. Kwestia tego, co znajdowało się w bazie, stała się zarzewiem największego konfliktu w powojennym świecie między RNK a Bractwem Stali. Członkowie zakonu uważali, że potężne zbroje czynią ich niepokonanymi, że tylko oni mają prawo je nosić, lecz Republika szybko zweryfikowała te poglądy. Enklawa mimo kryzysu odzyskała siły i już po przeprowadzce głównych sił na stołeczne pustkowia rozpoczęła pracę nad kolejnym pancerzem. Jego masowa produkcja ruszyła w 2278 roku. Na obecną chwilę stanowi szczyt tej technologii w świecie Fallouta. Zwano go piekielnym pancerzem wspomaganym. Zbroja miała zapewnić enklawie przewagę w wojnie z Bractwem, no co jednak już było za późno. Naczelne dowództwo przekazało nieliczne egzemplarze dowódcom jednostek w bazie sił powietrznych Adams. Resztę wycofano z teatru działań wojennych do innych placówek, by nie wpadły w ręce zakonu. Także tutaj kończy się historia. Pancerze wspomagane dobrze odnalazły się w postapokaliptycznej rzeczywistości. Stanowiły bardzo cenny nabytek dla każdego mieszkańca pustkowi. Nowo powstałych państw, organizacji paramilitarnych, ale też pospolitych bandytów i prymitywnych plemion. Gdy ludzie nie byli w stanie przywrócić ich do pełnej funkcjonalności, zwyczajnie improwizowali. Nie każdy bowiem na pustkowiach posiadał zdolności techniczne albo części zamienne. Dzięki temu w grach widzimy prowizoryczne pancerze bandytów oraz zszabrowane pancerze wspomagane ciężkiej piechoty RNK. Pozbawione elementów hydraulicznych, stalowe zbroje powstały z rozebrania zdobycznych modeli T-45. Oznacza to, że technicznie nie są wspomagane. Częstym zwyczajem w powojennym świecie było malowanie pancerzy na nowe barwy, charakterystyczne dla organizacji, która je wykorzystywała. Nie był to jakiś wielki problem. Czasami nowi użytkownicy puszczali wodze wyobraźni. Tylko nieliczne grupy mogły pozwolić sobie na produkcję kolejnych egzemplarzy. T-45
Tak naprawdę przez większość czasu monopol, czyli środki oraz wiedzę, by to robić, posiadała enklawa. Później do stawki dołączyło Bractwo Stali i Republika Nowej Kalifornii. Na koniec warto wspomnieć o niekanonicznych pancerzach wspomaganych. Wschodnie Bractwo Stali z Fallout Tactics miało na swoim wyposażeniu unikatowe zbroje, których pochodzenia do końca nie znamy. Prawdopodobnie jest to autorska konstrukcja Zakonu. Istniała też jego ulepszona, nieco ciemniejsza wersja. W konsolowym Fallout Brotherhood of Steel możemy zdobyć pancerz wspomagany Vault-Tec. Istnieją też szkice koncepcyjne Fallout 4 prezentujące masywną zbroję produkcji Instytutu. Co prawda nie pojawiła się w grze, ale od czego mamy moderów? W anulowanym Van Burenie zadebiutować miała Athena, stanowiąca efekt przedwojennej współpracy enklawy z korporacją Poseidon Energy. Lista modeli i modyfikacji pancerzy wspomaganych powiększa się z każdą odsłoną serii, także w przyszłości zapewne usłyszymy o nowych modelach. Zarówno Interplay, jak i Bethesda zostawiły sobie lukę, którą ciągle można zapełniać. Z mojej strony nie mam nic więcej do dodania. Dziękuję Wam bardzo za to, że wpadliście mnie wysłuchać. Do następnego razu. Cześć!